gest miał świetny. Na przykład właśnie pamiętam dobrze tę scenę Noc poślubna, kiedy on położył rękę na jej kolanie. Położył tę rękę, ale jak? Jak przyjaciel, jak opiekun, jak taki uspokajający towarzysz. Także była to bardzo przyjemna praca, bo w końcu to była praca. Kiedy poznałam Dotka, znaczy poznałam bliżej, bo tak znałam go dobrze i widywałam często, bośmy wszyscy siedzieli właściwie tylko w dwóch teatrach, Teatrze Współczesnym i Syrenie. Zaraz po wojnie, to był 49 rok, ale kiedy przyszłam właśnie do Żołnierza Madagaskaru, zastałam go w garderobie i dopiero poznałam go trochę na tak zwanie na dzień codzienny. Zobaczyłam, jaki jest od rana do wieczora. A był taki sam, jak na scenie. Właściwie aż żal było, że publiczność nie siedzi w tej garderobie albo na korytarzu i nie słyszy tego wszystkiego, co on opowiada, jak on opowiada, jak on ludzi pokazuje. Państwo sobie nie wyobrażają, że ktoś przychodzi, z nim rozmawia jakaś urocza koleżanka, pełno młodych dziewcząt wtedy było i tego, rozmawia z nim, on robi mini, a ona odchodzi, on robi... I od razu wiadomo, że ona nie bardzo, znaczy, że może uroda tak, ale talent nie nadzwyczajny, że już słyszał, że coś wie. Był pełen znakomitej mimiki.